Jakie są podstawy medycyny mitochondrialnej w Pana działalności naukowej i życiu zawodowym? Zu meinem Hintergrund kann ich Folgendes sagen. Ich habe zunächst studiowałem chemię związków naturalnych. I tym sposobem trafiłem do Stanford w USA, gdzie mogłem leczyć pierwsze dzieci preparatem koenzym Q10. Był to zarazem początek badań nad podwzgórzem. Odkryliśmy wówczas pierwszy z hormonów podwzgórza, a profesor Andrew Shelley otrzymał w 1977 roku Nagrodę Nobla. I tak wszedłem w świat medycyny, podejmując pracę na Uniwersytecie we Frankfurcie oraz badania nad cukrzycą i neuroendokrynologią. Wprowadziłem wówczas pierwszą insulinę otrzymywaną metodami genetycznymi, czyli insulinę ludzką. Prowadziłem również badania nad surfaktantem i jego zastosowaniami u wcześniaków. Ostatecznie, za sprawą mego mentora Rolfa Lufta, ojca chrzestnego medycyny mitochondrialnej, trafiłem do medycyny mitochondrialnej, którą zajmuję się już od 40 lat. Co było tematem Pana dzisiejszego wykładu? Poprosimy o krótkie podsumowanie. Tematem przewodnim mojej prelekcji były dzisiaj mitochondria i ich znaczenie dla zdrowia człowieka. To mitochondria bowiem przesądzają o losach komórek. O życiu i śmierci komórki nie decyduje jądro komórkowe, lecz właśnie mitochondria. Dlatego tak ważne jest, byśmy troszczyli się o mitochondria, by odpowiednio zadbać o zdrowie, jego ochronę i prawidłowe leczenie. Czym jest, obecnie coraz wyżej ceniona w kręgach fachowców, koncepcja mitomed? Czym są mitoceutyki i dlaczego ich jakość jest tak ważna? Życzyłbym sobie, aby ta koncepcja była szerzej rozpowszechniona. Lecz dzieje się to bardzo powoli. Dlatego w Polsce potrzebne są szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia, aby przetransferować i ugruntować tę wiedzę. Należy pamiętać, że pracujemy z substancjami, które liczą sobie 2 miliardy lat. Dlatego wymaga się, by nasze preparaty były wysoko oczyszczone. Wysoki stopień oczyszczenia jest w medycynie mitochondrialnej czynnikiem decydującym. Substancje te określamy mianem mitoceutyków. Jak już wspominałem, mitoceutyki muszą być wysoko oczyszczone. Natura i życie na Ziemi znają te substancje od 2 miliardów lat. Dlatego podkreślam, my nie zajmujemy się suplementami diety, jak na przykład zielona herbata, lecz skupiamy się na substancjach, które decydują o funkcjonowaniu mitochondrium. I to jest istotą naszych działań. Czym są terapie mitochondrialne? Dzięki medycynie mitochondrialnej możemy upraszczać leczenie. Ponieważ nas nie interesują narządy, lecz mitochondria w narządach. A to oznacza szerokie pole zastosowań. Poczynając od dzieci z dystrofią mięśniową czy autyzmem, aż po zatrzymanie akcji serca i resuscytację. W tych sytuacjach decydujące jest, jakich preparatów użyjemy. Nasze najnowsze doświadczenia dotyczą urazów mózgowo-czaszkowych. U 20 pacjentów przyjętych na oddział Kliniki Traumatologii we Frankfurcie uzyskaliśmy widoczne efekty terapeutyczne. Osoby te nie mają ubytków pamięci, mogą prowadzić pojazdy, nie wykazują objawów padaczkowych. Nasze leczenie sprawdzało się jednak nie tylko u dzieci autystycznych. Badaliśmy też możliwości leczenia choroby Parkinsona. Szczególnie dobre wyniki uzyskaliśmy w leczeniu pacjentów poddanych reanimacji po zatrzymaniu akcji serca. Nasze zalecenia zostały włączone do amerykańskich wytycznych dla leczenia neurobiologicznego, czego niestety nie można powiedzieć o Europie. Nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani jak Amerykanie. Kolejnym tematem, z którym chcemy się zmierzyć, jest sepsa. Sepsa jest też wielkim problemem z mitochondrialnego punktu widzenia. Tym samym wkraczamy z naszym leczeniem praktycznie do wszystkich dziedzin medycyny. Jak ważne jest szerzenie wiedzy na temat medycyny mitochondrialnej, na przykład poprzez organizowanie konferencji takiej jak dzisiejsza?
Jak powiedziałem, jedynym wyjściem są szkolenia, najlepiej w małych grupach. Oczywiście, wydarzenia w rodzaju dzisiejszej konferencji z udziałem 360 uczestników są rzeczą świetną. Ja radziłbym jednak wyjść w teren i organizować spotkania lokalne w całej Polsce. Tak, aby dotrzeć do ludzi na miejscu, aby nie musieli przyjeżdżać aż tutaj, do Poznania. Takie szkolenia organizowałbym 5-6 razy w roku. Po pierwsze, szkolenia w małych grupach można prowadzić bardzo efektywnie. Po drugie, ludzie cieszą się, gdy się ich odwiedzi na miejscu. My tak działamy w Niemczech. Organizujemy zazwyczaj 6 spotkań rocznie. Na takie szkolenia zgłasza się od 120 do 160 osób. Wydarzenia te skutecznie przyczyniają się do popularyzowania naszego dorobku. Ważne, aby zapraszać na nie również aptekarzy i oczywiście lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów. To bardzo ważne, dlatego szkolenia i jeszcze raz szkolenia. Są to substancje całkowicie naturalne, bezpieczne dla organizmu od miliardów lat.